22 września odbyły się dożynki wiejskie w Wielkim Buczku. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych konkursów i zabaw. Atrakcją imprezy był mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją kobiet i mężczyzn mieszkańców wsi, w którym sędzią głównym był ksiądz proboszcz parafii Wielki Buczek. Dla przybyłych widzów organizatorzy przygotowali konkurencje sprawnościowe, między innymi wejście na słup i przeciąganie liny.
Konkurencje były przewidziane zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Na uwagę zasługuje szczególnie zabawa, w której panie owijały swoich mężów papierem toaletowym, co wzbudziło ogromny aplauz widzów. Każdy z uczestników dożynek mógł wziąć udział w loterii fantowej i wygrać atrakcyjną nagrodę. Dla dorosłej publiczności organizatorzy przygotowali zabawę ludową. Był to zarazem ostatni punkt w programie obchodów dożynek w Buczku Wielkim.